Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Myślę, że już zaczniemy, prawda? Wszyscy, którzy mieli przyjść, już są. Ja może poproszę o zamknięcie drzwi. Serdecznie witam na obchodach Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. Braść Wolontariacka wie, że ten dzień obchodzony jest 5 grudnia na całym świecie. U nas w Zambrowie nastąpiło pewne przesunięcie z przyczyn obiektywnych, więc obchodzimy ten cudowny dzień 18 grudnia, czyli dzisiaj. Na naszą dzisiejszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością burmistrz miasta Zambrów, pan Kazimierz Dąbrowski. Zaproszeni byli oczywiście pan starosta i pan wójt, ale nie widzę wśród gości. Witam panów dyrektorów serdecznie, a nie widzę, że jest jeden pan dyrektor, pana Ryszarda Świderskiego, dyrektora Szkoły Średniej 4. Witam naszych kochanych sponsorów akcji Bumerang, serdecznie witam. Przybędą również ksiądz dziekan z parafii Trójcy Przynajświętszej Jerzy Samsel oraz ksiądz Łukasz Dawidowicz, ale to są do nas później z racji obowiązków parafialnych. Witam opiekunów wraz z wolontariuszami klubów i kół wolontariackich. Serdecznie witam. Witam koordynatorkę Szlachetnej Paczki Renatę Katprzak z jej ekipą. Oczywiście serdecznie witam nasze lokalne media. Witam serdecznie panią prezes Zenonę Zalewską i witam serdecznie wójta pana Jarosława Kosa. Serdecznie zapraszamy tutaj do nas. Pani Zenono, panie wójcie, serdecznie zapraszamy tutaj. Jest miejsce. Bardzo nam miło. Tak, zapraszam. Kochani, w tak uroczystym dniu spotykamy się tylko raz w roku. Pokusiłam się o przygotowanie paru dosłownie słów na 2 minuty o współczesnym wolontariacie. Trudno wyobrazić sobie świat bez idei wolontariatu i wolontariuszy. Polska jako organizator Mistrzostw Europy w piłkę nożną Euro 2012 nie zebrałaby tylu dobrych opinii, gdyby nie praca tysięcy wolontariuszy. Żadna z akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy Szlachetnej Paczki również by się bez ich pomocy nie powiodła. Pomimo coraz większej popularności, wolontariat pozostaje zjawiskiem społecznym, które pełne jest stereotypów stojących na przeszkodzie jego zrozumienia i popularyzacji. Wolontariat zmienił się. Współcześnie ma inne cele niż kilkadziesiąt lat temu i jest zdecydowanie bogatszym, ciekawszym zjawiskiem niż się potocznie sądzi. Obecnie używa się nawet określenia neowolontariat, chcąc podkreślić, jak odmienny od historycznych początków i potocznych wyobrażeń jest współczesny wolontariat. Ważnym problemem w komunikacji o wolontariacie w Polsce jest język powinności i obowiązku, a nie język zalet i korzyści. Warto wzbogacić tradycyjne rozumienie wolontariatu jako ofiary czasu i serca o inne treści, w które bogaty jest wolontariat. Najwyższy czas nadać wolontariatowi należny wizerunek szlachetnej i nowoczesnej, przynoszącej korzyści społeczeństwu, jak i samemu wolontariuszowi postawy. Ważne, by ten wizerunek kształtowany był przez system edukacji, media, organizacje pozarządowe i świat biznesu. Istnieje wiele odmian wolontariatu współczesnego. Jest na przykład wolontariat kompetencyjny, to znaczy, że można służyć w sposób kreatywny i twórczy swoimi umiejętnościami, bądź też je zdobywać. Jest e-wolontariat, gdzie po prostu siedząc w domu można spotykać się z bracią wolontariacką na całym świecie i podejmować międzynarodowe akcje. Jest też wolontariat długoterminowy, to przeważnie w hospicjach, w domach pomocy społecznej. Wolontariat pracowniczy, który uczy zarządzania i umiejętności organizacyjnych.
W naszym mieście, myślę, jest, ma miejsce, myślę, taki najcieplejszy wizerunek współczesnego wolontariatu, czyli szkolny. Wśród dzieci i młodzieży przynosi on ogromne korzyści. Zaangażowanie w dobrze zorganizowany wolontariat wzmacnia kręgosłup moralny, rozwija odpowiedzialność, umiejętności pracy w grupie, umiejętności komunikacyjne. No i myślę, że dlatego właśnie warto spotykać się przynajmniej raz w roku w tej naszej rodzinie wolontariackiej, dzielić się naszymi doświadczeniami, no i czuć jedność w różnorodności. Warto też, myślę, wyróżniać uczniów, którzy przez cały rok anonimowo pracują, wykonują taką mrówczą, skromną, bez blichtru pracę. Właśnie ten dzień jest po to, żeby ich zmotywować, nagrodzić i poprzez to zmotywować i też pokazać jakby na zewnątrz, pokazać innym, że warto pomagać, że choćby taka najmniejsza cząstka dobroci wypływająca z każdego z nas jest niezwykle ważna. No i przede wszystkim fakt, że wszyscy działamy na rzecz środowiska lokalnego. To tyle z mojej strony na temat wolontariatu. Teraz powiem, jaki jest program. Otóż wygląda on następująco. Ogłoszenie wyników konkursu Barwy Wolontariatu, to za moment, wraz z prezentacją działalności poszczególnych klubów i kół. Następnie podsumowanie akcji Bumerang i projektu Szlachetna Paczka oraz na koniec informacje na temat Światowych Dni Młodzieży i prezentacja filmu. No i zaczniemy może od tego pierwszego punktu. Centrum Wolontariatu na początku roku szkolnego ogłosiło konkurs Barwy Wolontariatu. Honorowy patronat nad konkursem objął starosta powiatu zambrowskiego pan Robert Rosiak oraz burmistrz miasta Zambrów pan Kazimierz Dąbrowski. Podczas posiedzenia kapituły dnia 4 grudnia tego roku wyłoniono pierwsze, drugie i trzecie miejsca w kategorii szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. I bardzo proszę pana burmistrza o wręczenie nagród w kategorii szkoły podstawowe. Tak, bardzo prosimy na środek, ja znowu poczytam. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4, Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Samorządzie Uczniowskim. Opiekunkami są pani Ewelina Łuniewska i pani Katarzyna Knapkiewicz. Serdecznie zapraszamy tutaj na środek wraz ze swoimi podziękami.
Szkole Podstawowej nr 4 w Zamberowie tworzą chętnie uczniowie z klas 4-6. W ubiegłym roku podjęliśmy się na realizację wielu zadań, które swoim zasięgiem objęły całą społeczność uczniowską. W grudniu zorganizowaliśmy mikołajkową loterię fantową. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży losów przeznaczyliśmy na organizację choinki dla dzieci ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej. W akcję zaangażowały się klas 1-6. Nasi przedstawiciele przeprowadzili podczas choinki licznego i zabawę, które w znacznym stopniu uatrakcyjniły bal i zintegrowały uczniów. Przed świętami Bożego Narodzenia zrobiliśmy zbiórkę żywności dla rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach. Dzięki zaangażowaniu i chłonności całej społeczności szkolnej przygotowaliśmy aż 11 paczek dla rodzin z naszej szkoły. W styczniu graliśmy raz z Jurkiem Owsiakiem podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odbyło się wówczas dyskoteka szkolna, podczas której uczniowie klas trzecich wraz z rodzicami przygotowali sklepiki ze słodkościami. Aby dodatkowo wspomóc akcję wśród uczniów, rozprowadziliśmy losy zamkowskiego sztabu WOŚP. Zorganizowaliśmy również zbiórkę pieniędzy dla bezpańskich psów. Za zebrane pieniądze w wysokości 754 zł została zakupiona karma dla psów, obroża oraz krople odstraszające kleszcze i kły. Aktywnie zaangażowaliśmy się w ogólnopolską akcję Bojawiersza. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie klas 1-6. Zebraliśmy aż 100 kg monet, co dało nam kwotę w wysokości 1057 zł. W ten sposób dzieciom wychowującym się poza własną rodziną oraz wspierającym w domu dziecka pogotowie rodzinne. W kwietniu po raz kolejny uczestniczyliśmy w akcji Pola Nadziei, kwestując przy Kościele Ducha Świętego w Zamrowie. Wspomagaliśmy mieszkańców naszego miasta chorych na nowotwór oraz hospicjum Caritas w Ostrołęce. Wzięliśmy również udział w spotkaniu wolontariuszy pod pomnikiem Jana Pawła II. Przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Przywróć Dzieciom Uśmiech, zorganizowanej przez Fundację Przyjaźń Świat Dziecka. Dzięki zaangażowaniu rodziców i uczniów udało nam się zebrać ponad 4000 kg makulatury. Pozyskane ze sprzedaży makulatury pieniądze z organizatorzy przeznaczyli na pomoc dzieciom z rodzinnych domów dziecka. Powyższe działania. Z wielkim zaangażowaniem włączyli się wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4. Nauczyciele, rodzice, dyrekcja szkoły, pedagog szkolny oraz pracownicy świetlicy, udowadniając tym samym, że chcemy i potrafimy pomagać innym. Korzystając z okazji, w imieniu społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 Zabawy, chcielibyśmy życzyć wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. Spędzone w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku. Oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję. Bardzo Wam dziękujemy, dziewczynki, również za te życzenia. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 5, Szkolne Koło Caritas. Opiekunkami są pani Grażyna Wyszyńska i siostra Justyna Lachowska. Ponownie prosimy pana burmistrza o wręczenie nagrody. Thank you.
Kochani, w międzyczasie po cichutku, skromnie weszła pani dyrektor Marta Konopka. Serdecznie witamy pani dyrektor. Reprezentujemy szkolne koło Caritas w szkole podstawowej nr 5 w Zambrowie imienia Mikołaja Kopernika. Cieszą się wszyscy, którzy dostają, a jeszcze bardziej ci, którzy dają. To motto, które często nam towarzyszy. Nasze szkolne koło Caritas zrzesza uczniów z klas 4-6. Opiekę nad nami sprawują siostra Justyna Lachowska i pani Grażyna Anna Wyszyńska. Organizujemy w szkole różne akcje i przedsięwzięcia charytatywne. Włączamy się też do działań prowadzonych na terenie naszego miasta przez starszych wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości. Pragniemy szerzyć wokół siebie ideę dobra, życzliwości i wzajemnej pomocy. Chcemy dawać dobry przykład młodszym koleżankom i kolegom. Zapraszamy ich czasem do współpracy. Akcja dla Ani. W listopadzie 2014 roku zorganizowałyśmy sprzedaż ciast i ciastek upieczonych przez rodziców uczniów z naszej szkoły, głównie z klasy 1D, z której dochód 1450 zł przeznaczono na leczenie i rehabilitację Ani, naszej młodszej koleżanki. Wolontariuszki sprzedające słodkości. Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia przygotowałyśmy teatrzyk kukiełkowy pod tytułem Puchatku Cierpliwości, który zaprezentowałyśmy przedszkolakom z Miejskiego Przedszkola nr 6 i uczniom z klas 1-3. Wszystkim bardzo się to podobało. Po obejrzeniu przedstawienia dzieci odpowiadały na pytania i dostawały słodkie nagrody. Akcja Dzieci Dzieciom Misji. Kwesta dla dzieci mieszkających w Zambii. Za zebrane pieniądze zakupiłyśmy zeszyty i ołówki. To zakupione przybory szkolne. Akcja Dzieci Dzieciom. Wielkanocna zbiórka słodyczy dla potrzebujących koleżanek i kolegów. Obdarowano około 30 uczniów z naszej szkoły. Udało nam się zebrać sporo słodyczy. Akcja Pola Nadziei. Wraz z wolontariuszami z Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie uczestniczyliśmy w akcji Pola Nadziei pod hasłem Hospicjum to też życie. Festowaliśmy na rzecz ludzi chorych na nowotwory. Akcja miała miejsce przy kościele Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. W Wielkim Poście odwiedziliśmy podopiecznych powiatowego ośrodka wsparcia. Graliśmy, śpiewaliśmy i doskonale się bawiliśmy. Do współudziału w koncercie zaprosiliśmy dzieci z klasy 1 C, by poznawały świat ludzi chorych, niepełnosprawnych. Światowy Dzień Życzliwości. Przedstawicielki koła zapoznały społeczność szkolną z ideą święta. Złożyły uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia. Wręczyły pamiątkowe breloczki. Promowały postawy oparte na wzajemnej serdeczności, empatii i wyrozumiałości. Przyjaciel najcenniejszy dar. Nasza koleżanka Diana Kulesza, uczennica klasy 6 B, zajęła drugie miejsce w konkursie pod tytułem Spojrzeć w przyszłość. Szkolne koło Caritas 2050. Zorganizowanym przez Caritas Diecezji Białostockiej i Caritas Diecezji Łomżyńskiej w roku szkolnym 2014-15.
Wykonała piękną prezentację multimedialną na temat przyjaciel najcenniejszy dar. Warto rozmawiać o przyjaźni i mieć dobrego przyjaciela. Inne działania. Paczka na gwiazdkę. Zbiórka produktów spożywczych dla 15 potrzebujących rodzin. Pogotowie naukowe. Organizujemy koleżeńską pomoc uczniom mającym trudności w nauce. Wspieramy odzież i zabawki dla potrzebujących dzieci. Pełnimy dyżury w bibliotece. Pomagamy dzieciom wybierać książki do czytania. Prowadzimy rejestr odwiedzin czytelni. Porządkujemy książki na regałach. Bierzemy udział w akcjach głośnego czytania książek uczniom klas 1-3 i przedszkolakom. Porządkujemy zaniedbane groby na cmentarzu komunalnym. Przeprowadziliśmy zbiórkę plastikowych nakrętek, które przekazano do Ośrodka Wsparcia Rodziny. Dzięki nam dzieci uczą się pomagać innym. Prezentację wykonały wolontariuszki z klasy 5A. Maria Gałązka, Julia Mioduszewska, Alicja Maria Okuła, Julia Zakrzewska. Pod kierunkiem Grażyny Anny Wyszyńskiej. Dziękujemy za uwagę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, dziewczynki. Trzecie miejsce, Szkoła Podstawowa nr 3, Klub Wolontariatu. Opiekunką jest pani Anna Bójko. I ponownie prosimy pana burmistrza. Brawo, kochani! I oczywiście ponownie prosimy o przedstawienie działalności. Brawo i szanowni. Można jeszcze zgasić tamto górne światło, będzie lepiej widać jak tam. Witam wszystkich w imieniu Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie. Jest nas może niewielka grupa, natomiast sporo działamy. Oczywiście zawsze najgorsze rzeczy, czyli prezentowanie spada na mnie, bo nasi wolontariusze wolą działać niż opowiadać. Po raz pierwszy spotkaliśmy się z wolontariuszami z zespołu szkół nr 1, którzy rozbudzili w nas ideę pracy wolontariuszy w czerwcu 2011 roku i od tamtej pory praktycznie zrzeszamy uczniów klas starszych, a czasami nawet młodszych, którzy bardzo chętnie wspierają wszelkie działania charytatywne prowadzone w szkole. Tak, w telegraficznym skrócie zeszłoroczna nasza praca przedstawiała się mniej więcej. W kwietniu, tak jak wszystkie szkoły, braliśmy udział w akcji Pola Nadziei. Myśmy kwestowali razem z przedszkolakami przy Kościele Świętego Józefa Rzemieślnika. Oczywiście zbieraliśmy również kwiatki. No i z innych prac robiliśmy kiermasze kart walentynkowych. Nasi wolontariusze z uczestnikami zajęć świetlicowych przygotowali karty walentynkowe, które sprzedawane za symboliczną złotówkę pozwoliły zgromadzić spore nawet fundusze na zakup gier stolikowych do naszej świetlicy szkolnej. Tutaj właśnie widać ten kiermasz, widać te prace przepiękne, no i ruch był niesamowity. Wspólnie z członkami Koła Plastycznego i Koła Rękodzieła wolontariusze wykonują również pocztówki świąteczne, zarówno na święta Wielkiej Nocy, jak i Bożego Narodzenia. Tłem do prezentacji jest właśnie jedna z prac wykonanych też przez wolontariuszy pod moim kierunkiem. No i wykonaliśmy sporo takich kart, ponad setkę. Część zostaje rozesłana do instytucji współpracujących z naszą szkołą, część do nauczycieli emerytów.
Bierzemy również zawsze wraz z samorządem, przyłączamy się do nich, organizujemy loterię dzieci dzieciom. No i wspólnie zgromadziliśmy kilkaset fantów, żeśmy w ten sposób uszczęścili wielu posiadaczy losów za złotówkę, no i zebrano w sumie 1300 zł, co jak na naszą szkołę jest kwotą naprawdę bardzo dużą. Te pieniądze będą przeznaczone, tak jak tu napisane, na finansowanie wycieczek, książek, przyborów szkolnych dla tych, którzy właśnie tego potrzebują. Tu właśnie mamy losowanie, mamy nasze śnieżynki. No i członkowie koła wolontariatu w zeszłym roku również przyłączyli się do akcji organizowanej przez Bibliotekę Szkolną. Wspólnie wykonali ozdoby świąteczne, wykonywali pompki, aby pozyskać środki finansowe na zakup książek do biblioteki i poszerzenie oferty naszej biblioteki. Tu widać niektóre właśnie z tych prac. Przed świętami Bożego Narodzenia zawsze wolontariusze zbierają słodycze, drobne upominki, by wykonać z nich paczki i rozdzielić pomiędzy uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Wykonano i wręczono 11 paczek, a z najnowszych wiadomości, takich z ostatniej chwili, jeszcze udało się zdobyć rzeczy na 10 paczek. Także myślę, że to jest właśnie zachęta do paczki dla kolegów. I dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. W kategorii szkoły gimnazjalne zgłosiło się jedno gimnazjum i pierwsze miejsce należy do wolontariuszki. Jest nią Klaudia Łuba, koordynatorka Szkolnego Klubu Wolontariatu Serce na Dłoni. Zapraszamy Ciebie, Klaudia. Wręczenie nagród poprosimy wójta pana Jarosława Poznania. Pozostała, ponieważ drugie miejsce zajął Szkolny Klub Wolontariatu Serce na Dłoni. Opiekunami są pani Mariola Święcka i pan Andrzej Trochimowicz. Zapraszamy serdecznie. Panie wójcie, serdecznie zapraszamy ponownie o wręczenie tej nagrody. Ponieważ trzecie miejsce zajął Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gratulacje. Ponownie prosimy pana wójta o wręczenie nagrody. Oczywiście konkurs dotarł do wszystkich gimnazjów, szkół podstawowych, również powiecie, ale w tym roku nie udało złożyć się zgłoszeń. Także liczymy na przyszły rok. Brawo, wielkie brawo. No i przyszła pora na ostatnią kategorię, czyli... A, jeszcze przepraszam, działalność, oczywiście. Prosimy o prezentację działalności. Chciałabym przedstawić krótką animację. Mamy szkołę wolontariatu Serce na Dłoni. Działamy oczywiście w Miejskim Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie. Opiekuje się nami pani Maria i pan Andrzej. Koordynatorką jest Klaudia, czyli ja.
Działam od 6 lat. Tak wygląda nasz pierwszy skład. Obecnie skupiamy prawie 40 wolontariuszy. Współpracujemy z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami. Stowarzyszeniem Szansa w Zagrobie. Stowarzyszeniem Rekord Zagrób. Stowarzyszeniem Sport Team. Ośrodkiem Wsparcia Rodziny Caritas. I zawsze mamy co robić. Zajmujemy się dziećmi. Zbieramy żywność. Kwestujemy. Pomagamy przy organizacji imprez sportowych. I dla dzieci i dorosłych. I bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach. Kiedy trzeba, karmimy głodnych. A kiedy trzeba, nawet sprzątamy. I najważniejsze jest, że świetnie się przy tym robimy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No i ostatnią kategorią są szkoły ponadgimnazjalne. Bardzo prosimy ponownie o wręczenie pana Jarosława Kosa, wójta gminy Zambrów. I pierwsze miejsce uzyskał Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości Młodzi Liderzy. Opiekunką akcji była pani Marta Dybowska. Prosimy o zaprezentowanie swojej działalności. Czyli ja, Marianna Polit, Wioletta Orzechowska, Sylwia Konopka i Piotr Czajkowski. Teraz przedstawimy, jak zaczęliśmy działać. Wszystko rozpoczęło się od pierwszego spotkania z Anią i jej mamą, na którym bliżej poznaliśmy potrzeby i zainteresowania dziewczynki. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób możemy jej pomóc w spełnieniu marzenia. Aby zdobyć fundusze na reklamę i rozpoczęcie naszych dalszych działań, dnia 21 października odbyła się sprzedaż ciast i słodkości w naszej szkole. Następnie 6 listopada w Domu Kultury w Ruszkach przeprowadziliśmy warsztaty ozdób świątecznych.
14 listopada zorganizowaliśmy turniej piłki nożnej Ochotniczych Straż Pożarnych. Bawiliśmy się przy zumbie, którą poprowadziła pani Natalia Fabian. Podczas zumby można było zakupić wcześniej zrobione ozdoby świąteczne. Listopada miały miejsce zbiórki pieniędzy w trzech parafiach: Zambrowie, Rudkach i Szumowie. Łączna kwota, jaką udało nam się zebrać w akcjach, to 17 990 zł i 48 groszy. Pieniądze przeznaczyliśmy na spełnienie marzeń Ani w następujący sposób. Wykupiliśmy 100 godzin zajęć rehabilitacyjnych usprawniających jej nogę i zmysły. Wyposażyliśmy kącik dla Ani w nowe meble, łóżko, biurko, krzesło, lampkę dla osób niedowidzących i tablet. Ania spędziła 2 tygodnie wraz z mamą w ośrodku rehabilitacji dzieci Zawajka 2 w Złotowie, gdzie miała szereg zajęć rehabilitacyjnych oraz zajęcia ze zwierzętami, głównie z końmi, hipoterapią, co było jej największym marzeniem. Na koniec chcielibyśmy podziękować pani pedagog Marcie Dybowskiej, która była dla nas aniołem stróżem w całym tym działaniu. Brawo. Najserdeczniejsze podziękowania kierujemy również do wszystkich osób, ale to będzie szereg osób, także może po prostu tylko przełączymy slajd i podziękujemy jeszcze raz całej społeczności Zambrowa i nie tylko. Oczywiście. Drugie miejsce zajął zespół z szkół nr 1, szkolnych wolontariatu Silni Razem. Opiekunowie to pan Krzysztof Gorus i ja. Serdecznie zapraszamy wójta, pana Jarosława Kosa, o wręczenie nagrody. To jest proszę. Zapraszamy serdecznie. Zaprezentowanie działalności. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu Silni Razem w Zespole Szkół to jak co roku wolontariat stały, do którego należą placówki opiekuńczo-wychowawcze, wolontariusze raz w tygodniu pomagali dzieciom w nauce i odrabianiu lekcji.
Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia. Zorganizowano imprezę integracyjną dla uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia i wychowanków domu dziecka z grupy osób niepełnosprawnych. Domy prywatne. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym w nauce. Spędzanie z nimi czasu. Centrum wolontariatu. Dyżury wolontariuszy, warsztaty wolontariackie, rękodzieła, organizowanie zajęć osobom uczęszczającym do centrum. Pomoc w nauce, organizacja akcji na terenie miasta i powiatu. Realizacja projektu powiatowego dla osób niepełnosprawnych z Powiatowego Ośrodka Wsparcia. Odbyły się dwie wycieczki z osobami niepełnosprawnymi do Tykocina i do Nowogrodu, podczas których wolontariusze mieli za zadanie opiekować się nimi, towarzyszyć i integrować grupę. Wolontariat akcyjny, m.in. Ogólnopolska Akcja Szlachetna Paczka, Ogólnopolska Akcja Pola Nadziei i Akcja Hospicjum to też życie. Impreza sportowo-integracyjna dla osób niepełnosprawnych z Powiatowego Ośrodka Wsparcia i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, spotkania formacyjne. Pomoc w maratonie rowerowym organizowanym przez Stowarzyszenie Sport Team. A także realizacja projektów. W tym roku nowością była akcja Bumerang. Będziecie mieli Państwo okazję obejrzeć, na czym polega ta akcja. Ponadto uczniowie brali udział w wycieczkach edukacyjnych połączonych z warsztatami, które były dofinansowane z projektu Promocja Idei Wolontariatu. Dziękujemy. Akcja Bumerang odbyła się w województwie podlaskim, a jej idea opiera się na wolontariacie. I polega na zamianie przez chętnych uczniów na kilka godzin szkolnej ławki na lekkie czynności, na przykład koszenie trawy, pomalowanie płotu i wiele innych na rzecz firm, instytucji, zakładów, szkół czy osób prywatnych, które wesprą projekt, przekazując pewną kwotę na specjalne konto, a zebrane w ten sposób fundusze decyduje młodzież, wybierając wcześniej pomysł o zasięgu lokalnym, na który je przeznaczy, a także sama zrealizuje. Celem Bumerangu jest zwiększenie świadomości młodych ludzi o możliwościach decyzyjnych, jakie mają i ich chęci angażowania się w działania lokalne. Realizacja projektu wpływa na podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie nowych metod oraz rozwój kompetencji kluczowych. Wolontariat jest działaniem społecznym, które dla każdego z czynnie pracujących wolontariuszy daje wiele satysfakcji, radości, uśmiechu. A dla nas wszystkich, którzy tej pomocy ze strony wolontariuszy otrzymują wielkim spełnieniem, radością, poczuciem potrzeby i wspólnego bycia, i wspólnej pomocy. Dlatego ta wspaniała akcja, która pierwszy raz została zorganizowana w Zembrowie, gdzie młodzi wolontariusze z całego serca chcąc pomóc innym, przez to, że chcą być widoczni, czyli zbierają na pieniążki, na koszulki, na wszystkie gadżety potrzebne do tego, by każdą akcję, którą będą przeprowadzali, była tak naprawdę wszędzie widziana, czyli oprócz koszulek, buszek, identyfikatorów, każda akcja nie miałaby takiego odzewu, więc ta ich chęć pomocy w tym, żeby być, pomagać i być widocznym jest taka, że ofiarowali się, by czynnie zebrać na to pieniążki. Podsumowując, w roku 2015 w województwie podlaskim w pierwszej edycji uczestniczyły cztery miejscowości. Dąbrowo Białostocka, Suwałki, Michałowo, jak i Zambów. Udział wzięło 120 uczniów, którzy łącznie zebrali kwotę 10 100 zł. W Zambrowie akcja Bumerang bardzo nas miło zaskoczyła. Założeniem Zambrowo było zebranie około 1500 zł. W praktyce wyszło miłe zaskoczenie, ponieważ udało nam się zebrać całe 3900 zł. Środki pozyskane przez Bumerang zostały przeznaczone na widocznego wolontariusza, mianowicie czapki, koszulki, identyfikatory, jak również puszki, dzięki którym zambrowscy wolontariusze będą widoczni w tłumie na różnych wydarzeniach, na których są obecni. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim ludziom, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować. Ja bardzo proszę o zatrzymanie tej listy naszych sponsorów, a to w ściśle określonym celu. Są wśród nas właśnie sponsorzy tejże akcji Bumerang. Ja poproszę Ciebie, aby ja jesteś koordynatorem, Patryka.
Ja nie wiem, w ogóle pokażcie się, to właśnie wy jesteście widoczni wolontariusze, to wasze mundurki, weźcie. Pomagajcie. Jak widać, wolontariusze wreszcie mają strój, identyfikatory, muzeczki, koszulki, czapeczki, także puszki, których oczywiście dziś nie wzięliśmy ze sobą, no bo co? I tak. Proszę bardzo, wśród nas, no nie wszyscy sponsorzy przybyli, ubolewamy nad tym, ale dotrą podziękowania. Tak pragnę podziękować pani Emilii Balik. Zapraszamy tutaj, zapraszamy państwa do wspólnego zdjęcia. To jest historyczny moment, zapraszamy. Szanowni państwo Jastrzębscy, bardzo proszę tutaj do wolontariuszy na wspólne zdjęcie. Zapraszamy pana Stefana Piszczatowskiego. Serdecznie zapraszamy. Pana Andrzeja Gołaszewskiego. Serdecznie zapraszamy do naszych wolontariuszy. Tutaj wielkie fanfary, bo gdyby nie nasi pracodawcy, to wolontariusze no po prostu nie mogą pracować. Przepraszam, najmocniej przepraszam. Przepraszam, moje potworne gapioski. Zapraszam serdecznie panią Zenonę Zalewską. A to dlatego, że właśnie nie widzę tutaj już sekundkę. Proszę o wręczenie. Bardzo dziękujemy pani Zanie Zalewskiej. Potrójne fanfary za to moje poparcie. Tak dużo się mówi o bezrobociu, a tutaj proszę, nasi wolontariusze mieli pełne ręce pracy. Dziękujemy bardzo. No i doczekaliśmy się trzeciego miejsca, Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości. Koło wolontariatu. Opiekunami są państwo Anna i Wiesław Maleszewski. Zapraszamy. Prosimy pana Jarosława Kozaburta. Serdecznie zapraszamy o przedstawienie waszej działalności i tym przedstawieniem zakończymy już ogłoszenie wyniku konkursu Barwy Wolontariatu. Szanowni państwo, nasi wolontariusze też bardziej wolą działania niż prezentowania swoich działań. Dlatego w tej roli znajduję się tutaj ja w chwili obecnej. Na wstępie chciałbym podziękować w imieniu wszystkich wolontariuszy dla was wszystkich za wasze działania. Tak naprawdę jako koło wolontariatu przez RSA mamy tą świadomość, że naszym wspólnym celem jest tak naprawdę propagowanie idei dobra, idei pracy na rzecz innych. Dziękujemy też państwu za to, że te działania doceniacie, za to, że działania wolontariackie dla państwa są też istotne i w chwili obecnej chciałbym zaprezentować taką prezentację, która będzie tutaj prezentowała nasze działania. Proszę państwa, jako koło wolontariatu też współprowadzę,
prowadziliśmy tą międzyszkolną konferencję papieską. Kolejnym w tej konferencji uczestniczyło bardzo wiele szkół, tutaj lokalnych. Kolejnym takim działaniem to jest współpraca ze szpitalem powiatowym. Nasi wolontariusze pełnią w szpitalu dyżury. Jako koło wolontariatu uczestniczyliśmy w akcji Ołówek dla Afryki. Zebraliśmy ponad 8 kg kubków. Braliśmy udział w różnych spotkaniach autorskich w bibliotece. Nasi wolontariusze brali udział w akcji Kilometry Dobra, tutaj, której finał miał miejsce w Białymstoku w końcówce maja. Nasza wolontariuszka także zdobyła jedne z zaszczytnych miejsc w kursie plastycznym. Braliśmy udział w spotkaniach patriotycznych, m.in. Przystanek Historia. Też przeprowadziliśmy kampanię społeczną z okazji Dnia Dziecka. Jak wcześniej wspominałem, nasze dyżury w szpitalu. Oraz w świetlicy Ośrodka Wsparcia Rodziny. Przeprowadzamy także cyklicznie warsztaty dla wolontariuszy. Uczestniczyliśmy w projekcie o godności. Szkoła po raz kolejny uczestniczyła w obchodach Światowego Dnia Życzliwości. Przeprowadziliśmy akcję mikołajkową. Także włączyliśmy się w inicjatywę organizowaną przez IPN poświęconą ofiarom stanu wojennego. Bardzo cieszymy się z tego, że nasze działania po raz kolejny zostały docenione przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. I dziękujemy Państwu za uwagę i tak jeszcze raz dziękuję za wszystkie działania. Bardzo dziękuję. Serdecznie pragnę powitać, ponieważ w naszym gronie jest ksiądz dziekan Jerzy Samser z parafii Trójcy Przenaświętszej oraz ksiądz Łukasz Dawidowicz. Tutaj przyjdzie pora i na Światowe Dni Młodzieży. A tymczasem prosimy o podsumowanie koordynatorkę Szarej Paczki, Renatę Kacprzak. Odbyła się ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka. W tym roku udział wzięło 39 pełnoletnich wolontariuszy, kilku wolontariuszy wspomagających oraz kilkunastu pomocników podczas finału. Wolontariusze przeszli szkolenia, przeszli testy, następnie robili ankiety potrzebujących rodzin, potem decydowali, czy tą rodzinę włączyć do projektu, czy też nie. Wpisywali potem ankiety do bazy, która została otwarta w połowie listopada i od tamtej pory aż do finału szukali darczyńców. W tym roku zostało zgłoszonych 127 rodzin do projektu. Tylko 84 zostało przyjęte. Jednak jest to naprawdę duża ilość. Nie pobiliśmy rekordu z tamtego roku, ale to bardzo dobrze. Magazyn w tym roku był szpatę zamówienia numer 4.
Dlatego dziękuję panu Świderskiemu za udostępnienie nam sali gimnastycznej już po raz drugi. Zaproszeni oczywiście byli uczniowie zambrowskich szkół, studenci, nauczyciele oraz osoby prywatne. Oczywiście finał tego projektu nie odbył się bez sponsorów, jednak nie będę ich teraz wymieniała, bo jest ich dość długa lista. I teraz tak, nie mam danych z Zambrowa i ich mieć niestety nie będę, ale w całej Polsce w tym roku wartość całej pomocy Szlachetnej Paczce wyniosła 54 miliony. Dziękuję. Zapraszamy teraz może księdza Łukasza i pokażemy film dotyczący Światowych Dni Młodzieży, co już do tej pory zostało zrealizowane i też wolontariuszki może Światowych Dni Młodzieży. To serdecznie zapraszam. Zanim przedstawimy nasze działanie w Zambrowie, chciałabym zapoznać Państwa w ogóle ze Światowymi Dniami Młodzieży. To międzynarodowe spotkania młodych z całego świata. Celem ich organizacji jest poznanie, integracja, zainteresowanie młodych ludzi kulturą i topografią kraju organizatora oraz krzewienie wiary katolickiej. Światowe Dni Młodzieży 2016 odbędą się w Polsce, w Krakowie. Poprzedzone będą dniami w diecezjach, o czym dziewczyny później wspomną. Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tej inicjatywy był święty Jan Paweł II, który zgromadził młodych ludzi po raz pierwszy 20 grudnia 1985 roku w Rzymie. Takie spotkania odbywały się również w Buenos Aires, Santiago de Compostela, Częstochowie, Denver, Manili, w Paryżu i w Toronto. Spotkaniom Światowych Dni Młodzieży towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez papieża Polaka. Jest to Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te krążą po świecie, gromadzą setki, a nawet tysiące młodych, którzy wspólnie modlą się i adorują je. Te znaki przyjadą do Zambrowa na wiosnę, tuż przed przyjazdem kolegów i koleżanek z całego świata. Niezbędnym elementem, właściwie głównym elementem Światowych Dni Młodzieży są biura dekanalne, czyli wolontariat, w których młodzi wolontariusze przygotowują się również duchowo do przyjęcia kolegów, a o działalności wolontariatu opowie Państwu Paulina. Zostały utworzone sekcje. Każdy zajmuje się czymś innym. Są to sekcje językowe, która ma na celu ułatwić porozumiewanie się. Jest również sekcja medialna, która ma w celu rozgłos w mediach, żeby to dotarło do jak najwięcej ilości młodzieży, żeby włączali się do akcji. Sekcja logistyczna, która ma zapewnić naszym gościom jak najwięcej atrakcji, jak w Zambrowie i w Krakowie, żeby mieli gdzie się zatrzymać, mieli co zwiedzić, co przeżywać. Jest również sekcja artystyczna, która zajmuje się śpiewem, modlitwą, organizowaniem wieczorów chwał. Wszystkie te sekcje zaczną swoje działanie w styczniu przyszłego roku. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w przyszłym roku, od 20 do 25 lipca w Zambrowie, a od 25 do 30 lipca w Krakowie. Zapisało się około 60 wolontariuszy z miasta, powiatu oraz gminy.